Są sytuacje w życiu, kiedy tracimy orientację. Nie wiemy, w którą stronę iść, jak się zachować. Mamy złą pamięć, mamy zawroty głowy. Takie sytuacje zdarzają się czasami nie ze względów chorobowych, tylko innych. Ale są ludzie, którzy z pamięcią i koncentracją mają duże kłopoty. Zwłaszcza chodzi o osoby starsze. I dla tych ludzi, którzy mają problemy z ukrwieniem mózgu, z ukrwieniem ucha wewnętrznego, takim ludziom służy surowiec zielarski o nazwie liść miorzębu japońskiego, a konkretnie ekstrakt z tej rośliny. Miłożąb japoński lub bardziej poprawnie miłożąb dwuklapowy, jego nazwa łacińska ginkgo biloba, jest bardzo ciekawą rośliną. Pochodzi z Chin, jest również rozpowszechniona w Japonii, jest jedynym drzewem nagozalążkowym, który posiada blaszkę liściową, czyli genetycznie bliżej jest mu do roślin iglastych niż do liściastych. Ginkgo biloba, czyli miłożąb dwuklapowy, jest rośliną rozdzielnopłciową dwupienną. Co to znaczy? Osobno są osobniki żeńskie i osobno są osobniki męskie. Po okresie około 40 lat od wysiania nasion zawiązują się kwiatostany oraz pojawiają się nasiona. Aby doszło do zapłodnienia, do powstania nasion, muszą one rosnąć obok siebie. Miłożąb japoński jest rośliną reliktową i endemiczną. Reliktową to znaczy, że przetrwała do czasów obecnych w niezmienionej formie genetycznej. Natomiast endemiczną, co ciekawe, jego naturalne stanowisko jest zlokalizowane w południowo-wschodniej części Chin. Nie, jak mylnie, jest nazywana miłożębem japońskim. Miłożąb japoński zawdzięcza swoją popularność terapeutyczną temu, że po pierwsze działa bardzo skutecznie, ale przede wszystkim dlatego go stosują lekarze i fitoterapeuci, że jest bardzo dobrze udokumentowany naukowo. Po prostu jego własności są potwierdzone przez naukę. Głównym działaniem miłożębu japońskiego jest poprawa ukrwienia. I to ta poprawa ukrwienia najlepiej jest widoczna w obrębie naczyń mózgowych. I konsekwencją poprawy ukrwienia jest poprawa krążenia w mózgu, czyli hamują się zawroty, likwidują się zawroty głowy, poprawia się koncentracja, poprawia się pamięć. Jest on przeznaczony dla osób, które przebyły zakrzepy tętnicze w mózgu, bo zmniejsza również krzepliwość i działa antyoksydacyjnie. Jest on szczególnie dobrym surowcem u osób starszych, dlatego że jest w stanie stabilizować emocjonalnie osoby starsze. Osoby po zakrzepach tętniczych w mózgu, po udarze, mają czasami problemy ze swoimi emocjami, więc on jest w stanie te problemy zlikwidować, choć nie zmniejsza ich aktywności, czyli po prostu te osoby są nadal sprawne emocjonalnie i psychicznie, natomiast są po prostu zwyczajnie spokojniejsze. Ma on też taką rzadką właściwość, że poprawia funkcjonowanie komórek mózgowych, które istnieją w obszarze niedotlenienia, czyli po prostu jest zbyt mało tlenu, zbyt słabe ukrwienie i mimo tego, że komórki działają w warunkach niedotlenienia, one działają w sposób prawidłowy. To jest taka rzadka właściwość, którą również miłożąb japoński posiada. Ekstrakty z miłożębu japońskiego uważane są za działające głównie na nasz mózg. Poprawiają ukrwienie, hamują zakrzepy naczyniowe, które mogą się stworzyć w naszych naczyniach krwionośnych, ale trzeba pamiętać, że działanie miłożębu japońskiego to także działanie na inne części układu nerwowego. Otóż uważa się, że jest to substancja, która jest w stanie hamować rozwój choroby Alzheimera. Ona neutralizuje blaszki tworzone przez białko zwane beta-amyloidem. Z drugiej strony stosowana jest również w przypadku stwardnienia rozsianego. Tam działa stabilizująco i ochronnie na osłonki mielinowe nerwów, które stanowią faktycznie izolację tych nerwów. Jest on w stanie działać terapeutycznie zatem w chorobach neurodegradacyjnych.
Ekstrakt z miłożębu działa terapeutycznie również na ucho wewnętrzne. W tym miejscu to jest miejsce ważne dla nas, dlatego że zarówno mamy tam, odbieramy tam wrażenia dźwiękowe, jak i tam jest ośrodek równowagi. I na te właśnie dwa aspekty miłożąb również może działać. Po pierwsze, stosowanie miłożębu, już to jest udowodnione naukowo, zmniejsza ilość zawrotów głowy, zmniejsza ilość szumów usznych, a nawet potrafi poprawić słuch. Jeżeli mówimy już o narządach zmysłu, to pamiętajmy, że również na oczy działa dobrze miłożąb. Mianowicie poprawia ukrwienie siatkówki oka, a przez to widzimy lepiej. Poprawa ukrwienia siatkówki oka ma szczególnie duże znaczenie dla osób z nadciśnieniem, a zwłaszcza cukrzycą. Również działa on, poprawia ukrwienie w obrębie tkanki mózgowej, która analizuje bodźce, które przychodzą z oka od tkanki mózgowej. Może on również korzystnie działać na soczewkę, gdyż działa antyoksydacyjnie, a przez to zmniejsza rozwój zaćmy. Są prace naukowe mówiące o tym, iż miłożąb japoński jest w stanie zahamować rozwój jaskry u osób w początkowej fazie tej choroby. Jako że działa on na krążenie, działa on także na krążenie w całym organizmie. I są takie prace badawcze mówiące o tym, że osoby, które mają problem z chodzeniem, wynikły z miażdżycy, czyli tak zwane chromanie przystankowe, po stosowaniu ekstraktu z miłożębu są w stanie przejść dłuższy odcinek drogi. Ważne jest tylko to, aby to leczenie miłożębem trwało odpowiednio długo. Efekty terapeutyczne mogą pojawić się po miesiącu, ale najczęściej pojawiają się dopiero po 3 miesiącach zażywania tego ekstraktu. Ziołolecznictwo opiera się o kompozycję zioła, czyli mieszanki ziołowe. Zioła działają na siebie w sposób wspomagający, zwiększają swój efekt działania. I tak samo jest z miłożębem. Jeżeli chcielibyśmy zastosować preparat, który by poprawiał ukrwienie mózgu, zmniejszał zawroty głowy, poprawiał pamięć, koncentrację, to na pewno ja bym rekomendował produkt, który ma w swoim składzie liść miłożębu i korzeń żeńszenia. Oczywiście ekstrakty z tych roślin. Takie połączenie ja stosuję osobiście, bardzo mi się sprawdza w przypadku szumów uszy, usznych, zawrotów głowy. Ale pamiętajcie Państwo, trzeba stosować to dłuższy okres czasu. Około 3 miesiące i wtedy musi pojawić się efekt. Możemy miłożąb zestawiać też w inny sposób. Gdy na przykład chcemy stworzyć preparat, który poprawi ukrwienie mięśnia sercowego i siłę jego działania, to połączymy ekstrakt z miłożębu japońskiego z ekstraktem z liści, z kwiatów bądź owoców głogu. Wtedy uzyskamy dobre efekty dla naszego serca. Jeżeli połączymy ekstrakt z miłożębu z kasztanowcem, ekstraktem z owocu kasztanowca, wtedy uzyskamy preparat, który będzie dobrze działał na nasze mikrokrążenie i na przykład może dobrze wpłynąć na naczynia włosowate, ale także na naczynia żylne. Jeżeli chcielibyśmy miłożębem obniżyć poziom cholesterolu, a to da się zrobić, dobrze go połączyć z liściem karczocha. Takie połączenie stosuję u swoich pacjentów i obserwuję około 20-30% obniżenie poziomu cholesterolu w przypadku takiej sytuacji. Można przy tym zmniejszyć dawkę leków syntetycznych stosowanych do redukcji poziomu cholesterolu. Stosując ekstrakty z liści miłożębu, trzeba pamiętać o tym, żeby to były ekstrakty, a nie same liście. Nie stosuje się herbatki z liści miłożębu, bo one zawierają kwasy gingolowe, które są toksyczne. Należy stosować ekstrakty. Druga sprawa, miłożąb może nasilić działanie leków obniżających krzepliwość krwi, czyli na przykład kwasu acetylosalicylowego, ale także leków stosowanych w przypadku chorób dolegliwości bólowych stawów i kręgosłupa, czyli tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Osobiście bardzo często wykorzystuję ekstrakt liści miłożębu w mojej praktyce lekarskiej. Uważam go za niezwykle cenny surowiec terapeutyczny i zachęcam Państwa do tego, aby korzystać z tego dobrodziejstwa natury, jakim jest liść miłożębu. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.